sądzę o dywegance? Sama jestem wegetarianką, więc rozumiem, że jesteście ciekawi mojego podejścia. Sama jestem? Czy oznacza to ja też jestem? Wegetarianka porównuje się z weganką. Przypomnę, weganizm jest definiowany jako sprzeciw wobec eksploatacji zwierząt w każdej formie, w każdej postaci. Jest to sprzeciw wobec wykorzystywania zwierząt dla testów biomedycznych. Chociażby w ostatni weekend weganie protestowali przeciwko wykorzystywaniu zwierząt w laboratoriach. Zwierzęta powszechnie, w niemal całej historii kultury ludzkości, postrzegane są jako niemalże przedmioty, istoty niższe, które wolno nam wykorzystywać. I temu sprzeciwiają się weganie. Co ma do tego wegetarianizm? Czyż wegetarianie nie finansują eksploatacji zwierząt? Czy nie płacą za mleko, jaja? Czy nie podpisują się tym samym pod postawą przyzwolenia na eksploatację zwierząt? Bo czy kupno mleka nie jest równoznaczne z przyzwoleniem na produkcję mleka? Więc dlaczego wegetarianka porównuje się z weganką i z tej pozycji zaczyna ją oceniać? Dzisiaj przyjrzymy się filmikowi Co myśli wegetarianka o wywegance z kanału Narodziny Wegetarianki Ola. Nie bycie weganem jest nie okej. Tak, aż mnie skręca, jak to mówię. Cóż za histeryczna reakcja. Ciekawe dlaczego. Przyznam, że mnie też nie podoba się ta frazja. Nie bycie weganem jest nie okej. Dlaczego? Ponieważ uważam, że jest to niestosownie nieproporcjonalne, słabe, miałkie wyrażenie wobec skali zbrodni, z jaką wiąże się niebycie weganinem. To tak jakby zagrozić paluszkiem nu-nu pedofilowi i powiedzieć mu, oj, nieładnie wkładać rączkę w majteczki małej dziewczynki. Sami byście poczuli niestosowność, brak należytej powagi. Nie powiemy seryjnemu mordercy, że to, co zrobił, jest nie okej. Prawda? Dlatego mnie też się to nie podobało. Czułam niedosyt, nieadekwatność doboru słów, ale nigdy histerię. I w tym momencie, widząc tą emocjonalną reakcję, zaczynam się przekonywać, że być może to nie jest aż tak niestosownie delikatna nagana, jak sądziłam. Ale może to wynika tylko i wyłącznie ze stopnia przewrażliwienia niestabilnej emocjonalnie wegetarianki. Słuchamy dalej. Dywaganka, czyli projekt najpewniej kogoś, bo nie jestem w stanie uwierzyć, że jest to normalnie działająca, funkcjonująca osoba, która idzie w swoim życiu według tych przekonań, jednocześnie tak bardzo mocno chcąc wpływać na innych. I tu się trochę uśmiałam. Dywaganka, czyli projekt najpewniej kogoś. Czemu? Bo kobieta nie potrafi czegoś sama wymyśleć, nie potrafi mieć jakiejś idei, nie ma własnych myśli, własnych przekonań. Za kobietą musi stać jakiś mężczyzna, tak? Z kobiecej głowy nie może powstać myśl. Kobiety tylko mogą być sterowane przez mężczyzn. Oczywiście dywaganka nie tylko może być, ale najprawdopodobniej faktycznie jest zorganizowanym projektem. Ale nie dlatego, że tak być musi. Bo nie ma kobiet, które mają własne myśli, własne pomysły, przekonania, o które walczą. Ale dlatego, że widać tam pewien wkład pracy i też pewien budżet, który może przerastać możliwości młodej Polki. Niekoniecznie tak musi być, ale może tak być. Dlaczego jeszcze uważam, że jest to wytworzony projekt, a nie jest to zrobione na serio? Przede wszystkim to, że jest to zrobione zbyt profesjonalnie. Widać, że jest tam włożony budżet, że dywaganka nie robi tego sama. Oczywiste jest to, że za kamerami ktoś stoi, najpewniej tutaj jej chłopak, z tego co wiem, ale raczej jest to większa grupa produkcyjna, no bo jednak tutaj jakieś oświetlenia, tu jakieś rekwizyty, tu jakieś coś, to jest coś. Naprawdę jest to zrobione na bardzo wysokim poziomie. Budżet w ten projekt musiał być włożony, bo nie wyobrażam sobie nikogo, żadnego influ, który byłby w stanie zainwestować tyle po to, żeby głosić tak bardzo głośno swoje przekonania na temat tego, co ktoś je. Wegetarianka właśnie udowodniła, że za dywaganką stoi grupa osób. Prześledźmy jej ciąg dowodzenia. Ponieważ nie jest możliwe, aby jednostka zainwestowała własne środki w głoszenie przekonań na temat tego, co ktoś je, z tego wynika, jest to dowodem na to, że to grupa osób zainwestowała środki w głoszenie przekonań na temat tego, co ktoś je. A uzasadnienie jest takie, że dla jednostki sprawa, co ktoś je, jest domyślnie zbyt błaha,
tylko dla grupy osób może być wystarczająco istotna, aby zainwestować środki. Brawo! Wychodzę w życiu z założenia, którego myślę, że defelgance by się przydało. Nie zaglądam ludziom do łóżka, do portfela, ani do talerza. To, że ja nie jem mięsa, jest tylko i wyłącznie mój wybór. Dlaczego mnie osobiście tak bardzo denerwuje jej działalność? Widzicie sobie w internecie taką devegankę, a później trafiacie sobie na przykład na taką wegetariankę, jaką jestem ja. I uwierzcie mi lub nie, ale ludzie, którzy mnie nie znają, wychodzą od razu z założenia, że okej, ty jesteś wegetarianka, czyli na pewno jesteś trochę rąbnięta jak deweganka. Wszystkich do jednego wora i wszystkich siuuu! Tak mnie żenują komentarze pod jakimikolwiek moimi postami, TikTokami, Reelsami, czymkolwiek. Komentujące, że idą na kepsa, czy jakieś komentowanie giftami mięsa. Matko jedyna, ja ci nie mówię, co masz jeść. Ja jem, co ja chcę jeść, a ty jedz, co ty chcesz jeść, okej? Ale dlaczego obwiniasz dywygankę za głupotę swoich widzów? Może to twoja działka, aby ich uświadomić? Powiedz im wprost, jełopy, zrozumcie, jako wegetarianka płacę przecież za mielenie żywcem kurczaczków. Przecież kupuję jajka. Sami sprawdźcie statystyki, z których wynika, że przemysł jajczarski jest na drugim miejscu pod względem najbardziej krwawych przemysłów na świecie. Tuż za branżą drobiarską. A więc możesz śmiało zapewnić fanów kebabów, którym zawsze chodzi o to, aby jak najwięcej zwierzątek ucierpiało, że jesteś od nich lepsza, że to na skutek twojej diety więcej zwierzątek ucierpiało, więc niech się gonią frajerzy. To twoja działka uświadamiać swoich widzów. Nie win za to weganki. My to doskonale rozumiemy, że wegetarianie popierają mordowanie cieląt, eksploatację krów do granic wytrzymałości, a kiedy już te granice zostają przekraczane, krowy lądują w rzeźni i stąd bierze się większość wołowiny w polskich sklepach. My to rozumiemy. Jeżeli twoi widzowie tego nie rozumieją, to kto ma im o tym mówić? Wy weganka czy ty? Nie jestem w stanie uwierzyć, że ludzie robią to za darmo. Tu nie wchodzi w grę, nie wiem, jakieś korzyści finansowe, czy może jakaś umowa podpisana. Coś mi tu śmierdzi. Wegetarianka nie wierzy w istnienie przyzwoitych ludzi, którzy sprzeciwiają się zbrodni, niesprawiedliwości, krzywdzie niewinnych, bezbronnych istot. Niemożliwe. Takich ludzi nie ma. Wszyscy ludzie są przekupni, egoistyczni i potrafią działać tylko dla korzyści własnych. Ale skoro stawia taką tezę, to skąd w takim razie biorą się te środki, które można w ten sposób zarobić? Ona sugeruje, że wyweganka robi to dla korzyści majątkowych, finansowych. Ale skoro te korzyści potencjalnie są, istnieje jakaś pula pieniędzy przeznaczonych dla aktywistów, przeznaczonych na taką działalność, to skąd się te środki wzięły? Skąd? No skąd? Z nieba spadły, wybiły z rynsztoka, czy jednak sama sobie zaprzeczyła, bo skoro takie pieniądze istnieją, to muszą za nimi stać osoby, którym zależało na tym, aby sprzeciwiać się zbrodni. A zatem obojętnie, czy tą osobą, której zależy na tym, aby przestać krzywdzić niewinne zwierzęta, jest sama dywyganka, czy osoba, która wyłożyła kasę. W każdym przypadku musi istnieć ten ktoś, komu na tym zależy. A ona przecież rozpoczęła swój argument od stwierdzenia, że nie ma takich ludzi. Ona nie wierzy, aby takie osoby istniały. Obojętnie, czy sponsor, czy wykonawca, komuś tutaj musiało zależeć. Ja nie wiem, czy bym chciała być znana z czegoś takiego. Obiecujesz, że jesteś weganką? Obiecuję. Obiecujesz, że jesteś weganką? Sama coraz bardziej zastanawiam się na tym, by zmienić nazwę mojej działalności w internecie. Nawet jeśli nie zacznę nadawać mięsa, to nie wiem, czy przez pryzmat takich osób chcę się podpisywać nazwą wegetarianka. Bo to później wywołuje falę takich właśnie negatywnych komentarzy. Od razu ludzie myślą, że jestem po stronie jej, że ja jestem tak sama trochę... Jaka jesteś? Każdy widzi sam. Płytka. Obojętna na krzywdę. Obojętna. Dziękuję. Cześć.